Hej, tu Miśka. Witajcie na moim kanale. Za kilka dni, w niedzielę, wyruszam do Swansea, do Walii na wielką przygodę, jaką będą moje studia. Wyjeżdżam tam na 3 lata i będę mieszkała przez pierwszy rok w akademiku. Chcę Wam pokazać szybciutko, co biorę ze sobą jako taki przysłowiowy starter pack, żeby nie zginąć, przeżyć przez te kilka tygodni i nie przepłacić już tam na miejscu. No to co? Startujemy! Na pierwszy rzut daję taki plastikowy zestaw. Są 4 talerze, 4 miski, 4 kubki. To kupiłam w Tesco. Każde z tych przyborów kosztowało po 4-5 zł, także naprawdę jest to tanio. I przede wszystkim fajne jest to, że te przybory są plastikowe, więc jeżeli zabieracie to do walizki, nie stłuką one Wam się i będziecie mogli bezpiecznie podróżować bez obaw o to, że przyjazd tam spowoduje, że wszystko Wam się potłucze. Także naprawdę fajna opcja. Kolejną rzeczą, którą na pewno musicie mieć, to są garnki, bo w czymś trzeba gotować na samym początku. Ten zestaw garków jest po prostu niesamowity, bo sami zobaczcie, mamy tutaj 3 garki, jeden większy, taki rondelek mniejszy i najmniejszy do mleka. Całość kosztowała 40 zł i kupiłam to w Ikei. Także jestem zabezpieczona przynajmniej na pierwszy miesiąc, jak nie na rok, kupując taki garnek. No i wszystko się ładnie mieści w walizce, poręczne, 3 w jednym. Teraz tak, ja personalnie kocham omlety i zawsze rano będę sobie robiła omlety, dlatego musiałam kupić 2 patelnie. Jedna patelnia kosztuje 9 zł w Ikei. Ja wzięłam 2, tak jak mówię, przerzucam sobie omleta i no i poza tym do tego mogę jeszcze gotować różne inne rzeczy. Na pewno każdy student, wiadomo, będzie robił co? Makaron. Makarony, jakieś odgrzewane dania jednogarnkowe. Do tego może się przydać durszlak. A ten durszlak jest super opcją, bo ma do tego jeszcze miskę. A że ja wiedziałam, że miski będę potrzebowała na pierwszy rzut, bo od razu będzie trzeba robić jakieś czy masę, czy cokolwiek, naprawdę jakieś ciasto do omleta, to wszystko będzie trzeba robić w misce. No dlatego nie dosyć, że mam tutaj durszlak i mogę sobie na spokojnie sypywać tu ryż i makaron, to też mogę robić ciasta. Zajmuje to mało miejsca, nie jest szklane, wszystko jest plastikowe i kosztowało tylko 8 zł. Kupiłam to w Tigerze. No wiadomo, jak i cały zestaw do jedzenia, to muszą być też sztućce. Komplet sztućców kosztował około 10 zł. I kupiłam to w Tesco. Jest to o tyle fajne, bo w zestawie mamy 4 sztućce. W sensie 4 razy widelec, 4 razy nóż, 4 razy duża łyżka i 4 razy mała łyżka. Naprawdę fajna opcja. Nożyczki po 10 zł. Są małe nożyczki i są ogromne nożyczki. One są naprawdę ostre, mam je w domu. Stwierdziłam, że naprawdę ich potrzebuję. Dla laika gotowania przydadzą się również miarki. Kosztowały tylko 5 zł w Ikei. Od razu gotowe odmierzone produkty wsypujemy do naszych misek. Podstawowa przyprawa do robienia kurczaka, przeróżnych potraw, to będzie czosnek, dlatego kupiłam też wyciskarkę do czosnku. To drogi interes według mnie, bo chyba za 13 zł zapłaciłam za to w Ikei, aczkolwiek warto, no mam to już tak naprawdę na cały ten czas, kiedy będę w akademiku.
zestaw noży, bardzo ostre, plastikowe, 15 zł w Pepco. Na pewno przydadzą się przy krojeniu różnych produktów. Obieraczka, must have, ziemniaki, jakieś owoce, po 6 zł w Tigerze. Trzepaczka do jajek, wiadomo, jajecznica, co nie, patelnia, trzepaczka do jajek, miska, no to tu już mamy potwierdzenie, że te wszystkie rzeczy naprawdę się przydają. Jedyne 4 zł w Tigerze. Otwieraczka do puszek, to dla fanów ryb, jakiś może nie łosoś, ale jakiś tuńczyk, żeby otworzyć tę puszkę, potrzebny jest taki przyrząd i on kosztuje tylko 4 zł w Tigerze. Kolejna rzecz, no to są patyki, jakieś, nie wiem jak to nazwa. To jest do podważania omleta. Jeszcze są takie szczypce, o, one się nazywają po angielsku tongs, coś takiego generalnie i dzięki temu możemy różne rzeczy tam sobie chwycić i to naprawdę ułatwia nam robotę. Kupiłam ten zestaw tylko dlatego, że są tu właśnie te trzy najważniejsze przyrządy. Jest łyżka, jest ten patyk taki do podważania i też szczypce naprawdę się przydadzą na pewno. Zestaw nie był drogi, kosztował bodajże kilka złotych w IKEA. Deska do krojenia, 8 zł Tesco. Gąbeczki, 3 zł Pepco. No a już na takie hardkorowe sprawy, jak na przykład patelnia spalona, no to mamy sobie taką szczotkę. Ona też kilka złotych kosztowała, można to kupić wszędzie, naprawdę nawet na miejscu możecie to kupić. No jednak ja postanowiłam, że zrobię to już teraz, żeby się zabezpieczyć. O, bo... kupiłam też takie pojemniki śniadaniowe, bo uważam, że nie warto było kupować mnóstwa pojemników takich typowo plastikowych. Uważam, że lepiej kupić takie siateczki na przekąski, przynajmniej na sam początek do różnego rodzaju takich sandwichów, czy nawet do ubijania kurczaka. To się przyda, bo nie będzie zabrudzeń, tylko wkładam kurczaka do środka, ubijamy i gotowy kładziemy na patelnię. Także taki patent przekonał mnie, żeby kupić takie siateczki. Kosztowało chyba 13 zł, aczkolwiek jest ich tak dużo, że starczą na naprawdę długi czas. No i jeden kanapkik kupiłam, bo stwierdziłam, że w sumie mam tylko plastikowe, w których jedzenie nie zawsze wygląda apetycznie. Tu mam dwa piętra, w jednym mogę robić sałatkę, w drugim mogę dać kanapkę. Kosztowało 20 zł i kupiłam to w IKEA. Teraz z takich rzeczy, które będę ze sobą zabierać jeszcze, to shaker. Shaker kupiłam w Tigerze, kosztował 8 zł, no i zamierzam tam nosić jakieś różne białka, jakieś przeróżne napoje, smoothies. To dużo mówić, no przyda się. Uważam, że to jest też fajny interes, bo nie chcę kupować tam wody non-stop, będę sobie nalewać normalnie z kranu. To jest butelka z filtrem, od razu tutaj mogę sobie dać cytrynkę i oszczędnie, zdrowo pić wodę, a nie jakieś tam soki czy kupować wodę też za każdym razem, bo nie wiadomo, czy student w ogóle ma na to czas. I teraz najważniejsza sprawa, bo jeszcze poza tym biorę ze sobą mikser, ale potrzebuję przejściówki angielskiej.
dlatego kupiłam taką oto przejściówkę. Zobaczcie. Cyk. Cyk. Za 2 zł na Allegro. Nie ma sensu kupować tego w Saturnach jakiś, czy w Media Expert, bo tam są bardzo drogie te przejściówki, kosztują około 30 zł, a ja mam tutaj taką przejścióweczkę za 2 zł. Do tego bierzecie jeszcze sobie przedłużacz, żeby mieć spokojną głowę, że nie zabraknie Wam wtyczek. No i co? Jazda! 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 Jeżeli chodzi teraz o pokój dzienny, to potrzebna jest koniecznie pościel. Oni tam nie zapewniają pościeli. Musicie kupić sobie i pościel, i prześcieradło, i kołdrę, i poduszkę, i wszystko tak naprawdę. I ja to zrobię na miejscu, bo nie ma sensu tego wozić w naszym bagażu, bo po prostu walizki są za małe, żeby to wszystko pomieścić na pierwszy raz. Wszystko można kupić w Primarku na spokojnie, naprawdę ceny są przystępne, 20 funtów za wszystko, za kołdrę, za pościel, za prześcieradło, za poduszkę, naprawdę wszystko tam da się kupić. Jednak postanowiłam sama na sam początek kupić kocyk. Za 15 zł w Ikei kupiłam sobie taki plet. I najwyżej jak przez kilka dni nie zdążę kupić tej pościeli, to będę mogła spać sobie pod takim pletem. Do prania kupiłam sobie taki oto worek w Ikei. On nie był drogi, kosztował bodajże 10 zł i jest o tyle fajny, że nie przemaka i bardzo łatwo jest go też umyć w środku, więc jeżeli będą jakieś tam większe zabrudzenia, to worek też nie ulegnie jakimś zniszczeniu, nie trzeba będzie prać worka, który służy do tego, żeby nosić rzeczy do prania. Także postanowiłam, że na pewno go wezmę na początek. No i żeby nie zniszczyć bielizny, kupiłam dwa typy worków do prania, żeby po prostu nie wyszły te druty ze stanika, żeby się wszystko ładnie wyprało, żeby to wszystko zabezpieczyć, lustereczko. Uważam, że warto je kupić ze względu na to, że nie wiadomo, jakie będę miała oświetlenie tam w akademiku, a na spokojnie bym się chciała na przykład pomalować w pokoju. To kosztowało jedyne 8 zł w Tigerze. Także naprawdę spoko opcja. Jeżeli macie miejsce w walizce, to jak najbardziej pakujcie. Dodatkowo uważam, że fajną opcją jest też dokupienie dodatkowych... Oj, nie wiem, czy to będzie widać. Takie wieszaki. Je się przykleja po prostu, na przykład w łazience, jeżeli chcecie mieć, czy w pokoju w ogóle, jeżeli chcecie mieć więcej miejsca, żeby powiesić takie jakieś podstawowe rzeczy jak bluza. Pamiętajcie też o zwykłych wieszakach, to jest bardzo ważne, bo generalnie na stanie akademika nie ma takich wieszaków i żebyście później nie byli zdziwieni, że nie macie gdzie powiesić ciuchów, także no przyda się. Tu jest akurat pakiet, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10 wieszaków w cenie tam bodajże kilku złotych. Jedyne, czego nie pokazałam, to były jeszcze ręczniki. Kupiłam dwa duże ręczniki kąpielowe i jeden mniejszy na siłownię oraz dwa do rąk. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o rzeczy, które kupiłam sobie do akademika. Jeżeli dacie radę naprawdę spakować te rzeczy, to uważam, że warto jest je kupić w Polsce, żeby mieć już tam spokojną głowę, bo przyjeżdżając tam już ja uważam, że no generalnie przyjeżdżając tam przeżywamy duży szok i im mniej spraw będziemy mieli do załatwienia tam, na głowie, bo to nie jest jedyna sprawa wyposażenia akademika, którą musimy załatwić. Im mniej spraw będziemy mieli na głowie, tym będziemy spokojniejsi, dlatego naprawdę polecam kupić te rzeczy wcześniej. Mam nadzieję, że udało mi się Wam pomóc, że dzięki temu będziecie mogli w pewien sposób zaoszczędzić trochę czasu, przygotowując się do uniwersytetu. Zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie i widzimy się następnym razem. Na razie!